Cześć, jestem Jurek z ośrodka szkolenia kierowców Euforia. Zajmuję się kategoriami motocyklowymi. Rozpoczynamy nowy cykl szkoleń. Chcemy Wam zaprezentować Yamaszkę YBR, gdzie po zmianie przepisów można się takim jednośladem poruszać, mając kategorię B przez okres przynajmniej 3 lat. Chcemy Wam pokazać, czy ta ustawa daje możliwości do tego, aby osoba, która super świetnie porusza się kategorią B, równie dobrze będzie sobie radziła z kategorią A1, czyli z popularną Yamahą YBR 125. Pokażemy pierwsze godziny kursanta, który zaczyna, i czy po pierwszych godzinach będzie w stanie poradzić sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, które wcześniej obowiązywały przed zmianą przepisów. Cześć, ja mam na imię Rafał. Posiadam już prawo jazdy kategorii B 6 lat. Zmieniła się ta ustawa, zmieniły się przepisy, więc mam nadzieję, że będziesz mógł zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, bo teoria to zupełnie coś innego. Także trzymaj kciuki. No to Rafał, siadamy na motocykl i zaprezentujesz, jak kursant posiadający prawo jazdy kategorii B będzie sobie radził z jednośladem o pojemności 125 cm. Zapraszam Cię na pokazową jazdę. Mam nadzieję, że się nie zabiję. Tak. Od początku zaprezentuję motocykl. Przede wszystkim na początku musimy usiąść na motocykl, składamy nóżkę, przekręcamy zapłon. Jeżeli przekręcimy zapłon, powinno się zapalić zielone światełko neutral. Po prawej stronie jest odpalanie motocykla, tak zwany rozruch. Jeżeli jest neutral, odpalamy motocykl. Motocykl jest uruchomiony. Pamiętajmy, z lewej strony jest sprzęgło. Pod prawą nogą hamulec nożny. Z prawej strony kierownicy hamulec ręczny. Przy małych prędkościach używamy sobie hamulca nożnego. Nie powoduje to przechylenia się do przodu. Przy ostrym hamowaniu 80% hamulec ręczny, 20% hamulec nożny. Kiedy chcemy rozpocząć jazdę, ruszenie, dajemy sobie bieg pierwszy lewą nogą, zmieniamy nogę, żeby mieć możliwość kontroli dwóch hamulców, czyli nogi i ręki. Przed ruszeniem upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy, czy nie stwarzamy zagrożenia, i płynne puszczenie sprzęgła powoduje, że motocykl nam zaczyna ruszać. Pamiętajmy, że musi być bardzo płynne ruszenie, proszę bardzo, nawet bez gazu jesteśmy w stanie ruszyć motocyklem. Ruszenie powoduje płynne puszczenie sprzęgła na 2-3 metrach, nie jak w aucie puszczenie od razu sprzęgła, bo gwałtowne puszczenie sprzęgła spowoduje, że motocykl nam zgaśnie. Jeżeli płynnie będziemy dźwignią z lewej strony operować, to bez gazu sobie płynnie ruszymy i motocykl nam nie zaszarpie. Więc sobie próbujemy to wykonać. Siadamy na motocykl, składamy nóżkę, zaczynamy od złożenia nóżki. Sprzęgiełeczko dajemy lewą ręką, jedyneczkę na dół, teraz noga lewa, jedyneczka. Tak, zmieniamy nogę, żeby mieć możliwość kontroli nad hamulcem, i płynne puszczenie sprzęgła. Płynnie, dobrze, powolutku, tak. Jak on zaczyna jechać, musisz zaczynać wytrzymywać to sprzęgło. Puszczamy wolniutko. O, w ten sposób. Dobrze. O, nogę na podnóżek. O, i teraz dopiero puszczamy. O, i się rozjeżdżamy jak rowerkiem. Rozjeżdżamy się jak rowerkiem. O, płynne rozjeżdżenie się. To są początki, musimy się spróbować, złapać tor jazdy, starać się traktować motorower jak jazdę rowerem. W niczym to się nie różni, oprócz tego, że jedzie się zdecydowanie szybciej. Jazda motocyklem jest przyjemniejsza zdecydowanie od jazdy rowerem ze względu na osiąganą prędkość.